Kronika zapowiedzianych powieści, część druga. Peru, odcinek pierwszy. Mario Vargas Josa. Rozmowa w katedrze. Zaprasza Łukasz Ignasiński. W związku z nagłym wzrostem pandemii COVID w Peru, informuję z żalem, że Vanessa Rebiso, artystka, z którą przeprowadziłem rozmowy o Mario Vargasie Josie, przebywa w izolacji w szpitalu. Tym samym niestety nie usłyszą państwo jej głosu. Słowa wywiadu w jej imieniu po hiszpańsku czyta Joanna Giętkowska. Cześć, nazywam się Vanessa Rebiso, jestem z ekipy, znajdującego się na południu drugiego co do wielkości miasta w Peru. Dziś chcę Wam trochę opowiedzieć o pisarzu, premio Nobel de Literatura Mario Vargas Josa. Jak ważna dla Peruwieńczyków jest literatura Mario Vargas Llosa. W rzeczywistości dzieła literackie Mario Vargasa Josy nie są tak szeroko czytane jak dzieła innych pisarzy. Jednakże wciąż istnieje grupa zamiłowana w jego stylu. Oczywiście Josa zyskał większe znaczenie, kiedy wszedł do polityki. Rozmowę w katedrze uznano za światowe arcydzieło. Jednak od pierwszych słów czytamy o Peru, jak książka jest odbierana w kraju Inków. Cóż. Właściwie Mario Vargas Llosa uważa, że Peru jest mu na przeprosiny za porażkę w wyborach prezydenckich, w których pokonał go Alberto Fujimori, mało znany profesor na Uniwersytecie Rolniczym w Molinie. Dla Josy to była zdrada, to co Perujańczycy zrobili tego dnia przy urnach do głosowania. Kiedy nieznana osoba weszła w światła reflektorów i pozostawiła go w cieniu, poczuł, że kraj odwrócił się od niego. W rozmowie w katedrze josa opisuje niszczący człowieka skorumpowany system, czy mimo upływu lat powieść jest nadal aktualna? Ja myślę, że tak, ponieważ społeczeństwo się nie zmienia i zawsze będzie można zauważyć problemy które niszczą czystą esencję człowieka. Czy według Ciebie powieściowe Peru i opisane przez JOSę mechanizmy władzy równie dobrze można umieścić w dowolnym miejscu na świecie? Może Josa, będąc obywatelem świata, może mówić o każdej rzeczywistości, jednak zawsze jest ona oparta na rzeczywistości Peru. Mario Vargas Josa. Rozmowa w katedrze. Chore Peru. Fragmenty czyta Łukasz ignasiński Stojąc w drzwiach kroniki, Santiago patrzy z niechęcią w aleję Takna. Samochody, bezbarwne budynki, z których każdy jest inny, szkielety świetlnych reklam unoszące się we mgle szare południe. W jakim to momencie Peru tak się skurczyło. Gazeciarze wykrzykując najświeższe wiadomości kręcą się pomiędzy pojazdami zatrzymanymi na skrzyżowaniu. On był jak to Peru. Zawalita w jakimś momencie się skurczył. Myśli kiedy? Przed hotelem Kryon pies chce mu polizać nogi. — Won, możesz być wściekły. — Sk***** Peru myśli. Wszyscy sk*****. Widzi długi ogonek na przystanku autobusowym w kierunku na Flores, a tam Norwin przy stoliku w barze Zela. Siadaj, zawalita. Porusza szklanką z Chilanko i każe sobie oczyścić buty. Zaprasza na jednego. Wygląda, że jeszcze nie jest pijany i Santiago siada dając znak czyści butowi, żeby i jemu wyglansował obuwie. Jaki cię nie widziałem, szanowny publicysto, mówi Norwin. Lepiej się czujesz na pierwszej stronie niż w dziale miejskim? Mniej pracy Santiago unosi ramiona. To jeszcze było tego dnia, kiedy go wezwał naczelny. Czy chciałby pan, Zawalita, wejść na miejsce Orgambide? Pan chodził na uniwersytet. Mógłby pan pisać wstępniaki, no nie, Zawalita? Myśli. To wtedy się sk Przychodzę rano. Mówią mi, o czym mam pisać. Nabieram oddechu. W dwie, trzy godziny jestem gotów i mogę sobie iść. Ja tam bym za żadne skarby nie robił wstępniaków, mówi Norwin. Jesteś zdala od aktualności, a dziennikarka to wiadomości dnia. Męskie twarze, zmętniałe, zagubione oczy nad stolikami baruzela, ręce wyciągnięte ku popielniczkom i szklankom z piwem. Jacy odrażający są ci ludzie, myśli. Co mnie dzisiaj naszło? Czyścibut macha ręką, odpędzając dwa psy, które kręcą się pomiędzy stolikami. Jak długo jeszcze będzie trwała ta akcja przeciw wściekliźnie, mówi Norwin. To już nudne, dziś była znowu cała strona. To ja robiłem wszystkie wstępniaki o wściekliźnie, mówi Santiago. Wraca na przystanek, mikrobus, w który wsiada, to Chevrolet. W środku gra radio, Inka Kola najlepiej orzeźwia. Potem walc, śmiechy, trzaski. Wśród śródmieściu jeszcze korki, ale ulice Republika i Arekipa są wolne i wóz może jechać szybko. Znowu walc. Mieszkańcy Limy są przywiązani do tradycji. Dlaczego każdy kreolski walc jest taki krytyński? Myśli, co mnie dzisiaj naszło? Kto by to powiedział? Zawalita, że Popeye zostanie architektem, a ty skończysz na wypisywaniu anonimowych artykułów przeciwko psom w Limie. Już Mira Flores, Kebrada, Malekon wysiada, idzie w stronę porta z rękami w kieszeniach. Niebo ciągle zachmurzone, jeszcze bardziej poszarzało i zaczyna siąpić. Nawet deszcz jest parszywy w tym kraju. Kronika zapowiedzianych powieści. Część druga. Peru. Odcinek pierwszy. Mario Vargas Llosa. Rozmowa w katedrze. Pomysł adaptacja tłumaczenia zdjęcia Łukasz Ignasiński. Realizacja dźwięku Jacek Domachowski. Realizacja wideo Janusz Wiertel. Projekt zrealizowany dzięki stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci.